Well, it's wonderful to be here with you men. Wspaniale jest być tutaj z wami, mężczyznami. This is not my first time to this city. To nie jest pierwszy raz, jak przyjechałem do tego miasta. I did recognize a few of the men here. Rozpoznaję tutaj już kilku facetów. I mentioned that we have a vision for the men of St. Joseph. Nie wiem, czy wspominałem, ale mamy wizję dla mężczyzn świętego Józefa. But I don't want it to be my vision or Andre's vision. I want it to be all of our vision for the men of St. Joseph. Nie chcę, żeby to była moja wizja czy wizja Andrzeja. Chcę, żeby to była wizja każdego z nas, mężczyzn świętego Józefa. We're at a time in the church when the church needs good men to stand up and take their responsibility. Żyjemy w czasie, w kościele, w którym Kościół potrzebuje dobrych mężczyzn, żeby powstali i wzięli swoją odpowiedzialność. And the big thing that stops men's movement is people get discouraged if things don't happen right away. I bardzo ważna rzecz, która powstrzymuje ruch mężczyzn, to jest to, że mężczyźni się zniechęcają, jeśli efekt nie przychodzi od razu. And I just want to encourage you that some of the best things take a little bit of time to do. Chciałem was zachęcić i powiedzieć wam, że część z tych najlepszych rzeczy musi trochę potrwać. I've been married 52 years. It's better now than it was 52 years ago. Mam żonę od 52 lat i jest lepiej teraz niż było 52 lata temu. No. All the things in life when we mature in them, we become stronger. Wszystkie rzeczy w życiu, jeśli dojrzewamy w nich, my stajemy się silniejsi. But we need patience and endurance to get through these things. Ale potrzebujemy cierpliwości i wytrwałości, żeby przez to przejść. Pursuing our dreams. Więc chcę porozmawiać o podążaniu za naszymi marzeniami. And not settling for mediocrity. I żeby się nie zadowalać przeciętnością. I believe that God has planted a seed of greatness in every one of our hearts. Wierzę, że Bóg zasadził ziarno wielkości w każdym z naszych serc. We all have dreams and desires, things we want to accomplish. Wszyscy mamy pragnienia i marzenia i rzeczy, które chcemy osiągnąć. Things we want to see changed in our lives and in the people around us. Rzeczy, które chcemy, aby się zmieniły w naszym życiu i w życiu ludzi wokół nas. But somehow life has a way of stealing away our dreams. Ale w jakiś sposób życie potrafi ukraść nam nasze marzenia. We go through some kind of disappointment or an adversity in our lives. Przechodzimy przez jakieś rozczarowania albo przeciwności w naszym życiu. Things don't turn out the way we wanted them to. Rzeczy nie przybierają takiego obrotu, jaki chcielibyśmy. And too often we just settle for second best. I za często godzimy się na drugą jakość. Our attitude is, I don't really like my job, but it's good enough. Mamy takie nastawienie. Nie za bardzo lubię moją pracę, ale jest wystarczająco okej. We end up learning to live with a lot less than what God's best is for us. I w końcu zadowalamy się, uczymy się zadowalać o wiele mniej niż Bóg przewidział, że jest dla nas najlepsze. Instead of being determined and pressing on, i zamiast mieć determinację, aby pchać dalej and pursuing greatness, i podążać za wielkością, we're too easily satisfied for good enough. Zbyt łatwo zadowalamy się czymś, co jest wystarczająco dobre. Plenty of people today have lost their fire, especially for men's ministry and the Catholic Church. Wielu ludzi dzisiaj zatraciło swój ogień, szczególnie właśnie do tego, aby ewangelizować mężczyzn, aby być w ruchu mężczyzn, aby być w kościele. They've lost their enthusiasm. Stracili swój entuzjazm. They're not excited about the dreams that they've had in their hearts. Nie są już podnieceni marzeniami, które mieli w swoich sercach. They're not excited and expecting to have victory in their lives. Nie są podnieceni i nie mają oczekiwań zwycięstwa w swoim życiu. But my message to you is we need to get our fire back. Ale moją wiadomością dla was jest potrzebujemy odzyskać nasz ogień. You've been knocked down, but you need to get up again and start going. Zostałeś wywrócony, ale potrzebujesz powstać po to, żeby pójść dalej. Don't sit around feeling sorry for yourselves. Nie siedź, użalając się nad sobą. Dream a new dream. Zacznij marzyć nowe marzenie. God still has great things in store for you. Bóg nadal ma w zanadrzu wielkie rzeczy dla ciebie. But we have to keep on doing our part, keep on pursuing. Ale my musimy robić to, co do nas należy. My musimy trwać w ciągnięciu dalej. Keep believing for God's best. Musimy nadal trwać w wierzeniu w to, co jest najlepsze od Boga. We don't want to believe for second place or good enough.
Nie chcemy wierzyć w drugą jakość, nie chcemy wierzyć w coś wystarczająco dobrego. We're not meant to live an average, mediocre life. Nie zostaliśmy przewidziani do tego, żeby żyć przeciętnym, średnim życiem. We're not made for a little bit of joy, a little bit of success, a little bit of peace. Nie zostaliśmy zbudowani na to, żeby mieć troszkę radości, troszkę sukcesu, troszkę spokoju. You're a child of the Most High God. Jesteś dzieckiem Najwyższego Boga. You have royal blood flowing through your veins. Masz królewską krew, która płynie w twoich żyłach. We're supposed to soar like an eagle. Powinien się wzbijać jak orzeł przez tworze. We were born to win, not lose. Urodziłeś się po to, żeby zwyciężać, a nie po to, żeby przegrywać. We are created for victory. Jesteśmy zbudowani, stworzeni do zwycięstwa. I want to challenge you. Don't let good enough be good enough. Chcę ci rzucić wyzwanie. Nie pozwól, żeby wystarczająco dobre było wystarczająco dobre. God doesn't want you to barely get by. Bóg nie chce, żebyś jakoś się prześlizgnął. He wants you to enjoy an abundance of life. On chce, żebyś cieszył się pełnią życia. He wants you to be happy in your marriage. Chcę, żebyś był szczęśliwy w twoim małżeństwie. He wants us to enjoy our work. Chcę, żebyś cieszył się swoją pracą. God's desire is that we raise up to a higher level all the time, moving up. Jego pragnieniem, Bożym pragnieniem jest, abyś podnosił swoje standardy coraz wyżej. If you're in sales and work, you should be the best salesman. Jeśli jesteś w sprzedaży w twojej pracy, staraj się być najlepszym sprzedawcą. If you're an athlete, you should be setting records. Jeśli jesteś atletą, powinieneś wytyczać rekordy. And if you're a dad, you should be the very best dad of all. A jeśli jesteś tatą, powinieneś być najlepszym tatą ze wszystkich. Some of you need to get a bigger vision for your life. Niektórzy z was potrzebują zdobyć większą wizję dla swojego życia. We get in an old rut doing the same thing the same way. Wchodzimy w stare kolejny, robiąc te same rzeczy w ten sam sposób. We need to stretch our faith. Potrzebujemy naszą wiarę rozciągnąć. We need to stop believing for increase. Musimy stop believing for increase. Start. Exactly. Potrzebujemy zacząć wierzyć w wzrost. You may not realize it, but you're settling for mediocrity. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale godzisz się z przeciętnością. You've lost your drive to excel. Straciłeś ten twój pociąg do tego, żeby być coraz lepszym. You need to shake yourself out of that complacency. Musisz się z tej spolegliwości otrząsnąć. And make a decision before you leave tonight. I podjąć decyzję, zanim stąd wyjdziesz. That you're going to be all that God wants you to be. Że będziesz wszystkim, czym Bóg chce, żebyś był. And I'm believing that's going to be part of the man of St. Joseph also. I ja wierzę, że to będzie częścią bycia mężczyzną świętego Józefa także. That's not all God wants to do, and is he wants to do everything in our lives. Oczywiście to nie wszystko, co Bóg chce zrobić, bo Bóg chce zrobić wszystko w naszych życiach. I believe we're on the brink of a breakthrough for the men of St. Joseph. Ale wierzę, że jesteśmy u progu przełomu wśród mężczyzn świętego Józefa. I don't know about you. Nie wiem jak wy. But I don't want to be in the same place next year as I am right now. Ale nie chcę być w tym samym miejscu za rok, w którym jestem dzisiaj. I want to be a better father and grandfather. I want to be a better leader. Chcę być lepszym ojcem i dziadkiem. Chcę być lepszym liderem. I want to reach more men for Jesus Christ. Chcę dotrzeć do większej ilości mężczyzn z Chrystusem. I'm not going to let good enough be good enough. Nie pozwolę, żeby wystarczająco dobre mnie zadowoliło. I'm not going to be easily satisfied. I łatwo mnie nie da się zadowolić. I want to have a big dream for my life. Chcę mieć wielkie marzenia dla mojego życia. So many times we start off and we have this dream. Wiele razy rozpoczynamy i mieliśmy to marzenie. So we head down the path and we're really excited. I podążamy tą ścieżką i jesteśmy cali podekscytowani. But along the way we get stumble and we get hurt or maybe. Ale po drodze potykamy się albo jesteśmy zranieni może. Some adversities come our way and we just give up. Jakieś przeciwności nas spotykają i my się po prostu poddajemy. And we take the easy way out. I wybieramy łatwą drogę wyjścia. And it's not how you start something, it's how you finish. I nie chodzi o to, jak rozpoczynasz coś, chodzi o to, jak to kończysz. Anyone can get fired up at the beginning of a project. Każdy może się podekscytować na początku projektu. But we need to stick with it until it's completed. Ale my musimy wytrwać w nim, dopóki jest skończony. Have some determination, go all the way through. Miej trochę determinacji, podążaj do końca. Don't stop halfway. Nie zatrzymuj się w pół drogi. Don't stop
when things start getting tough. Nie zatrzymuj się wtedy, kiedy zaczyna się robić trudno. Don't quit because you don't see anything happening. Nie przestawaj tylko dlatego, że nie widzisz, żeby coś się działo. And we're never too old to start. I nigdy nie jesteś za stary, żeby zacząć. As you know, Cardinal Dziwisz asked me to start the Men of St. Joseph International 3 years ago. Jak wiecie, kardynał Dziwisz poprosił mnie, żebym rozpoczął międzynarodowy ruch Świętego Józefa i poprosił mnie o to 3 lata temu. The first question he asked me was, how old are you? Pierwsze pytanie, jakie mi zadał, jest, ile ty masz lat? I told him I'm 71. Powiedziałem mu, mam 71. He said, I want you to start the Men of St. Joseph International. Ja chcę, żebyś zaczął ruch mężczyzn Świętego Józefa międzynarodowy. See, I'm going to live to 120. Powiedzcie, ja dożyję do 120. So I have almost another 50 years to go. Więc mam prawie następne 50 lat, żeby się starać. He could see that there's plenty of time for me to accomplish things in my life. Więc on zobaczył, że jest dużo czasu dla mnie, żebym osiągnął różne rzeczy w moim życiu. And there's plenty of time for you to accomplish things in your life. Jest wystarczająco dużo czasu dla ciebie, żebyś osiągnął w twoim życiu. We never get too old for this stuff. Na to nigdy nie jesteś za stary. You may go a couple of years and not see anything good happening in your life. Możesz trwać kilka lat i nie widzieć, żeby coś dobrego działo się w twoim życiu. De facto, jak jesteś w Panu, to na ogół na początku rzeczy się pogarszają. I to dobrze, bo Pismo mówi na ten temat. Pismo mówi, nie kroczysz zmysłami, kroczysz w wierze. And if God has planted something in your heart, it will come about if you keep persisting. I jeśli Bóg coś w twoim sercu zasiał, to się ziści, jeśli ty wytrwasz. You have to keep on believing, keep on pursuing. Ale musisz trwać w wierze, trwać w podążaniu. And you keep going until you see the fullness of what God has for you. I podążasz, aż nie zobaczysz pełni tego, co Bóg dla ciebie przygotował. That means we don't have to live a life of addiction. To znaczy, że nie musimy żyć życiem uzależnień. We don't have to have a life of sickness and disease and pain. Nie musimy mieć życia choroby, bólu i słabości. And we don't have to accept poverty or defeat in our lives. I nie musimy godzić się z ubóstwem albo klęską w naszym życiu. I don't care if you haven't had $10 in the last 20 years. Nie obchodzi mnie, czy maksymalnie miałeś w kieszeni $10 przez ostatnie 20 lat. When you wake up in the morning, jeśli budzisz się rano, you quote the scripture and say, "I am the head and not the tail." Cytujesz Biblię i mówisz, jestem głową, a nie ogonem. I am going to live to lend and not to borrow. Będę żył po to, żeby pożyczać innym, a nie po to, żeby siebie zapożyczać. And if you keep pursuing with that attitude, i jeśli będziesz podążał z tym nastawieniem, keep believing for God's best, będziesz wierzył, że Bóg ma to, co najlepsze dla ciebie. Knowing that God has something good for you, wiedział, że Bóg ma dla ciebie coś dobrego, and you don't give up, i się nie poddasz. Things will change. To rzeczy się zmienią. Wszystko się zmieni. You may have been praying for your marriage for years. Być może modliłeś się za swoje małżeństwo przez lata. You've done everything you think you can do. I zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Myślisz, że mogłeś. Keep on going. Ale Bóg mówi, podążaj don't dalej. Give up. Nie poddawaj się. I believe some people are going to have changes in their lives now. Wierzę, że niektórzy z nas będą doświadczali zmian teraz w swoim życiu. God says, keep on praying, keep on believing. Bóg mówi, wytrwaj w wierze, wytrwaj w modlitwie. And in Hebrews it says this. W liście do Hebrajczyków jest napisane. Don't cast away the confidence, your confidence. Nie odrzucajcie waszej pewności. For the day of blessing is coming. Dlatego, że dzień błogosławieństwa nadchodzi. I believe we're coming into a day of blessing. Wierzę, że wchodzimy, że nadchodzi dzień błogosławieństwa. Now if you listen to the world and all that's going on in the world, i oczywiście jeśli posłuchacie świata i tego, co się na świecie dzieje, we all should go live in a cave and wait for this big catastrophe that's going to happen to us. Wszyscy powinniśmy się przenieść do jaskiń i czekać na wielką katastrofę, która się zbliży. But I believe the truth is some of us are going to see God's favor in our lives. Ale wierzę, że prawda jest taka, że część z nas zobaczy łaskę Bożą w naszym życiu. The world may fall apart, I don't know. Być może świat się zawali, nie wiem. But I know God's people will not fall apart. Ale wiem, że ludzie Boga się nie rozpadną. Do your part, get a new vision for your marriage. Zrób to, co do ciebie należy. Zdobądź nową wizję dla twojego małżeństwa. Get a new vision for your finances. Zdobądź nową wizję dla twoich finansów. Get your fire back, your enthusiasm back. Odzyskaj twój ogień, odzyskaj twój entuzjazm. And I guarantee you by the word of God, it will improve. I gwarantuję ci na Słowo Boże, że
poprawi się sytuacja. Too many people just sit back and accept things. Zbyt wiele ludzi po prostu siada i akceptuje to, co do nich nadchodzi. They get comfortable with sickness or hard times. They just live with it. Jest im dobrze z chorobą, z trudnościami, po prostu uczą się żyć z tym. They don't have the resolve and the determination to fight the good fight of faith. Nie mają tego podejścia, nie mają determinacji do tego, żeby walczyć o dobre rzeczy. That's not the Christian way of life. To nie jest chrześcijański styl życia. There's a group of business people in Switzerland that take their coworkers to this mountain in Switzerland. Jest taka grupa biznesmenów w Szwajcarii, którzy zabierają swoich współpracowników w góry szwajcarskie. It's not a very big mountain. It's only like it's 4 hours up and 4 hours down if you even less if you walk up and down the mountain in one day. To nie jest jakaś wielka góra, jakieś 4 godziny marszu na górę i 4 godziny w dół. And they take groups of people from the company so that they can build community work and learn how to work together. I oni tam zabierają grupy swoich pracowników, żeby ludzie nauczyli się ze sobą pracować, żyć. They want to build up camaraderie and determination in them. I chcą wśród nich zbudować więzi, braterstwo i determinację. But it's an interesting thing on this mountain. Ale jest ciekawa rzecz, która się na tej górze dzieje. About halfway up the mountain, około w połowie drogi na górę there's a very nice restaurant. Jest bardzo fajna restauracja. I ludzie na ogół zaczynają o 10 i o 12 tam są. And it has a beautiful fireplace and really good food. I tam jest piękny kominek i naprawdę dobre jedzenie. And of course the people get very comfortable there. I oczywiście ludziom jest tam bardzo wygodnie. And with almost every group that's going up that mountain. I prawie w przypadku każdej grupy, która wchodzi na tą górę, half the people stay in the restaurant and say, "I'll meet you on the way back." Połowa ludzi zostaje w tej restauracji i mówi: "Spotkamy się, jak będziecie wracali." And it isn't like the mountain's too difficult to climb. I ta góra wcale nie jest aż tak trudna, żeby na nią nie wejść. But they feel, "Oh, I've done enough." Ale oni czują: "O, zrobiłem wystarczająco dobrze." This is good enough. You know, I've done my work. To jest wystarczająco dobre. Ja zrobiłem swoją robotę. We become comfortable with less than what we're supposed to accomplish. Godzimy się, jest nam wygodniej, dobrze, z mniej niż powinniśmy osiągnąć. So many times we do the exact same thing. Tak wiele razy robimy dokładnie właśnie to samo. We have a goal, we have a dream. Mamy cel, mamy marzenie. Could be something really simple. To może być coś prostego. You want to break a bad habit, you want to lose some weight, you want to get rid of your debt. Chcesz wydrzeć się z jakiegoś nałogu, chcesz go złamać, chcesz zrzucić kilka kilo, chcesz spłacić jakiś niewygodny dług. At first you get all fired up, you're gonna do a great job. Na początku się podniecasz, mówisz, uda mi się. But over time you get lazy and complacent. Ale z czasem zaczynasz być leniwy i spolegliwy. Maybe you have a little improvement and you say, well, you know. Być może coś tam się poprawiło i wtedy mówisz, o, już jest wygodnie mi. And you may not be a bad place that you're in. I to wcale nie musi być bardzo złe miejsce, but z którego startujesz. You're not where God really wants you to be. W którym jesteś, ale wiesz, że to nie jest miejsce, w którym Bóg chciałby, żebyś był. And you're settling for good enough. I wystarcza ci coś, co jest okej, wystarczająco dobre. You're not stretching your faith. Nie rozciągasz swojej wiary. We're not pursuing excellence. Nie podążasz za doskonałością. The excellence that God has put in your heart. Doskonałością, którą Bóg złożył w twoim życiu. You might say, I'm doing fairly well. I used to smoke 2 packs of cigarettes. Now I only smoke 1. Mówisz, o, idzie mi całkiem nieźle. Paliłem 2 paczki, a teraz palę 1. That's good. To jest dobrze. But why don't you just give them all up, you know? Ale czemu wszystkich nie oddasz? Nie zrezygnujesz? Maybe you might even own a business and you've done fairly well in your business. Być może jesteś właścicielem biznesu i całkiem dobrze ci idzie. Now you're sitting back and say, I've got enough money. It's good enough. Siadasz i mówisz sobie, mam wystarczającą ilość pieniędzy, jest okej. You're not believing for increase anymore. Nie wierzysz już we wzrost. Don't stop halfway. Go to the top of the mountain. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Wejdź na szczyt góry. I want to push you out of your comfort zone. Chcę was wypchnąć z waszej strefy komfortu. God has so much more in store for his people. Bóg ma tak wiele więcej zaplanowane dla swoich ludzi. But we can't settle along the way. Ale nie możemy po drodze spocząć. We need to keep on pursuing, keep on believing. Musimy wytrwać w podążaniu dalej, wytrwać w wierze. I don't,
It doesn't take any more effort to go all the way than to stop half the way. Wcale nie potrzeba więcej wysiłku, żeby dojść do końca, niż żeby zatrzymać się w połowie drogi. We need to be positive and not negative about our what we want to accomplish. Musimy mieć pozytywne nastawienie na temat tego, co chcemy osiągnąć, a nie negatywne nastawienie. You might as well get up every day excited about what you're going to do. No, równie dobrze, możesz każdego dnia wstawać podekscytowany. Powinieneś z każdego dnia. Tell yourself, I believe today my dreams are going to come true. Mów sobie, wierzę, że moje marzenia ziszczą się. God has great things in store for me. Bóg ma wielkie rzeczy dla mnie naszykowane. People that see their dreams come to pass. Ludzie, którzy widzą, że ich marzenia, they come to pass, they fade away. They accomplish their dreams. Ludzie, którzy widzą, że udaje im się ziścić te marzenia ich. They have great resolve and they have determination to finish what they've started. Mają wielką determinację i pewność tego, że osiągną to, co zaczęli. You know, God spoke to Abraham's father before he spoke to Abraham about going to the promised land. Wiecie, Bóg najpierw rozmawiał z ojcem Abrahama, zanim porozmawiał z Abrahamem na temat pójścia do ziemi obiecanej. In Genesis 11:31 it says, w Księdze Rodzaju 11:37 jest napisane, Abraham's father left Ur for Cana. Ojciec Abrahama opuścił Ur udając się do Kanan. Cana was the promised land. That was his goal. Kanan to była ziemia obiecana, to był jego cel. But along the way he stopped. Ale po drodze się zatrzymał. He settled in Uran. Się zatrzymał. No, the Bible doesn't tell us why he stopped there. I w Biblii nie jest napisane, dlaczego się tam zatrzymał. Maybe he was old and he was tired and he thought this is good enough. Może był stary, może był zmęczony i stwierdził, to jest wystarczająco dobre dla mnie. Maybe the people were hassling him and it was too big a headache. We don't know why he stopped. Może ludzie go popędzali albo coś i powodowało to ból głowy u niego, tak? Nie wiemy. But he said, let's settle here. We have everything we need. It's good enough. Ale mówi, spocznijmy tutaj, mamy wszystko, co potrzebujemy, jest wystarczająco, okej. No, how many in the room know who Abraham is? Kto z was wie, kim był Abraham? Hopefully everybody. Mam nadzieję, że każdy. Good. All right. Okay. How many can name Abraham's father? Ile z was może wskazać na imię Abrahama ojca? Kto, jak miał na imię jego ojciec? Basically, except for the two guys that cheat and heard this before. Oprócz tych dwóch, którzy na pewno oszukują i słyszeli to kiedyś. Most people don't know who he was. Nikt nie wie w ogóle, kim on był. God asked him first before he asked Abraham to go to the promised land. A Bóg jego pierwszego zapytał, zanim Abrahama zapytał, żeby poszedł do ziemi obiecanej. His name was Terah. Na imię miał Terach. Yes, he knows. He's a, And it's going to be the same with you. I z wami będzie tak samo. You want people, your family, to remember your name. Chcecie, żeby wasza rodzina pamiętała wasze imię. Don't give up on your dreams. Więc nie poddawaj się w swoich marzeniach. Go all the way until you succeed. Podążaj do końca, aż osiągniesz sukces. At first we have big dreams in our hearts. Najpierw mamy wielkie marzenia w sercu. I know that because God plants it in every man's heart. Wiem to, bo Bóg Bóg składa marzenia w sercu każdego mężczyzny. We're going to excel in our career. We're going to be excellent parents. We're going to walk strong with the Lord. Będziemy się rozwijać w naszym życiu zawodowym, będziemy doskonałymi rodzicami, będziemy silnie kroczyli w Panu. We get started and things get difficult. Zaczynamy i robi się trudno. It doesn't happen as quickly as we like. Nie dzieje się to tak szybko, jakbyśmy chcieli. And like Abraham's father, we settle. I tak jak ojciec Abrahama, spoczywamy. Most of you men here are part of the Men of St. Joseph. Większość z mężczyzn tutaj jest częścią mężczyzn Świętego Józefa. When you joined, you had a certain vision for what God had for Men of St. Joseph. Jak dołączyliście, to mieliście wizję tego, kim jest mężczyzna Świętego Józefa. And if you don't have that vision, we'll give it to you before you leave tonight. A jeśli nie masz tej wizji, to dostaniesz ją, zanim stąd wyjdziesz. I want to get you so excited that you're going to be part of the most important movement in the Catholic Church. Chcę, żebyście byli tak podnieceni, żebyście byli częścią największego i najważniejszego ruchu w Kościele katolickim. The goal of Men of St. Joseph, celem mężczyzn Świętego Józefa,
is that we have at least 12 men standing around every priest in the whole world. Jest, abyśmy mieli przynajmniej 12 mężczyzn, którzy stoją obok proboszcza w każdej parafii na świecie. Right now there's 12 women standing around every priest. W tej chwili jest 12 kobiet, które stoją wokół każdego proboszcza. Thank God for the women, we wouldn't have a church. Oczywiście dziękujemy Bogu za mężczyzn, za kobiety, bo nie mielibyśmy kościoła. But we need men to take their responsibility. Ale potrzebujemy mężczyzn, żeby wzięli swoją odpowiedzialność. And God's put it on my heart that men of St. Joseph can do that. I Bóg złożył to w moim sercu, że mężczyźni Świętego Józefa mogą to zrobić. But I'm not alone. Ale ja nie jestem sam. I know there are thousands of men in the United States and thousands of men in Europe now that have the same vision. Wiem, że są tysiące mężczyzn w Stanach i tysiące mężczyzn w Europie, którzy mają tą samą wizję. And I want everyone of you to know you're important to this movement. I chcę, żeby każdy z was wiedział, że jesteś ważny dla tego ruchu. If all you ever do is show up at a meeting, that's okay. Jeśli wszystko, co robisz, to jest pokażesz się tu, to jest okay. But for most of you, ale dla większości z was, I want you to think about how you can get involved, how you can get other men involved. Chcę, żebyś pomyślał o tym, jak możesz się zaangażować, jak możesz zebrać innych mężczyzn, żeby się zaangażowali. If you add up all the Catholics in the United States and all of Europe, jeśli dodasz wszystkich katolików w Stanach i wszystkich w Europie, 80% of them are not going to mass on Sunday. 80% z nich nie chodzi do kościoła w niedzielę. If there were any other business in the world that lost 80% of their customers, they'd shoot the head of the company. Gdybyście mieli jakikolwiek biznes na świecie, który stracił właśnie 80% klientów, najprawdopodobniej zastrzeliliby szefa. We don't shoot the Pope. Oczywiście my nie strzelamy do szefa, do papieża. Maybe a local priest. No, not even a local priest. We może don't want to do lokalnych księży. Okej, okay, nawet do nich nie będziemy strzelali. We want to support them. My chcemy ich wesprzeć. We want to give them hope and a vision for the church being renewed. Chcemy dać im nadzieję i wizję dla Kościoła, który jest odnowiony. And every time the church gets renewed, i za każdym razem, jak Kościół jest odnowiony, it gets renewed by saints. Odnawiany jest przez świętych. Some saint decides, I'm gonna do this. Jakiś święty decyduje, zrobię to. If it costs me everything, I'm still gonna do it. Nawet jeśli mnie to będzie wszystko kosztowało, to ja nadal to zrobię. How about if we have a few thousand saints get excited about men's ministry? A co teraz, gdybyśmy mieli kilka tysięcy świętych podekscytowanych posługą mężczyzn? You think these guys could be saints? Myślisz, że oni mogliby być świętymi? Amen. Amen. He's got the vision. He's got the vision. On ma wizję. A co proboszczowie? What about the pastors? Yes, yes. See, sheep beget sheep. Widzicie, owce rodzą owce. And when, so the lay people need to get the sheep. Więc świeccy muszą zdobyć świeckich. And bring them to the shepherds. I przyprowadzić ich do pasterzy. So the shepherds can guide us and teach us. Po to, żeby pasterze mogli nas prowadzić i nauczać. We need to take our responsibility seriously. My musimy nasze odpowiedzialności traktować poważnie. If you most good priests are looking to pastor good men. Większość dobrych księży szuka dobrych mężczyzn wokół nich, żeby być ich pasterzem. But they're not supposed to spend their time evangelizing. They're supposed to be our teachers. Ale oni nie powinni spędzać czasu. They shouldn't be supposed to waste time evangelizing? Yeah, they should be teaching us. We evangelize. Oh, okay. Nie powinni spędzać swojego czasu ewangelizując. Oni powinni nas nauczać, a my powinniśmy ewangelizować. 80% of the Catholics don't go to church on Sunday. 80% katolików nie chodzi do kościoła w niedzielę. So this 20%, a więc to 20% needs to go out and evangelize four Catholics. Musi wyjść i zaangelizować czterech katolików. Four people. Cztery osoby. Four people that are already baptized. Cztery osoby, które już są ochrzczone. It may be your own family. To może być twoja rodzina. But if we all got four people, ale jeśli my wszyscy będziemy cztery osoby, we'd have over 1 billion people. In the Catholic Church mamy cały miliard osób w kościele znowu. That's the first year. To jest pierwszy rok. The next year, kolejnym roku, all I want you to evangelize is one more person. Tylko i wyłącznie zewangelizuj jedną więcej osobę. And we have 2 billion people. I masz 2 miliardy. And then the next year, a następnego roku, one more person. Tylko jeszcze jedną osobę. And we have 4 billion people. I mamy 4 miliardy. And then the fourth year,
A w czwartym roku 8 billion people, the whole world. 8 miliardów, cały świat. In only 4 years. Tylko w 4 lata. Just one person each year for the last 3 years. Tylko jedna osoba rocznie przez ostatnie 3 lata. Can you evangelize someone this year? Czy możesz kogoś zewangelizować w tym roku? Get a few Catholics first. Najpierw kilku katolików. We need some help. Tak, potrzebujemy ich więcej. It's simple if we have enthusiasm. To jest proste, jeśli mamy entuzjazm. It's simple if you have the vision. To jest proste, jeśli mamy wizję. Excitement really changes things. Entuzjazm, podekscytowanie, podniecenie naprawdę zmienia rzeczy. In a Protestant church, it found out that 80% of all evangelism happens in the first year of conversion. W protestanckim kościele odkryli, że 80% wszystkich ewangelizacji ma miejsce w pierwszym roku po konwersji. Did you ever meet a Protestant or a Catholic that had a conversion experience? Czy poznaliście kiedykolwiek katolika albo protestanta, który miał właśnie świeżo doświadczenie nawrócenia? They're crazy people. Oni są szaleni. I know I was one. Ja wiem, bo ja byłem sam. And I hope I'm still one. I mam nadzieję, że nadal jestem. And you run around telling everybody about how exciting it is to be in a personal relationship with Christ. Biegasz i mówisz każdemu o tym, jak to jest wspaniale i cudownie mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem. 10 people run away. 10 ludzi ucieka od ciebie. But one or two stay. Ale jeden albo dwa zostają. And you can evangelize them. I ty ich ewangelizujesz. Be crazy for God. Więc bądź szalony, zwariowany dla Boga. This is desperate times. To jest czas desperacki. If we drop below 20%, jeśli zejdziemy poniżej 20%. Statistically speaking, there's almost no coming back. Statystycznie praktycznie nie ma już powrotu. Now God said there would never be an end to the church, that we would always have the church. Bóg powiedział, że nigdy nie będzie końca kościoła, zawsze będziemy mieli kościół. But he didn't say we'd always have the church in Europe. Or the United States. Ale nie powiedział, że będziemy zawsze mieli kościół w Europie albo w Stanach. Right now you say Jesus over in Africa and 10 people get evangelized. Teraz mówisz in Africa, I mean. Okay. So it's working in Africa. Hold on, because I didn't. It's working that. Very well in Africa. Teraz mówisz, krzyczysz Jezus w Afryce and i 10 osób ewangelizujesz. I have friends that to jest do bardzo mission, łatwe w Afryce teraz. I have friends that do mission work in China and they're growing in China. Mam przyjaciół, którzy są misjonarzami w Chinach i w Chinach rośnie to w milionach. There's 14 million Catholics in the underground church in China right now. Jest w podziemnym kościele w Chinach jest 14 milionów katolików teraz. Some of my friends that do this work are doing the work with these people. I niektórzy z moich przyjaciół, którzy są zaangażowani w misję, właśnie z tymi ludźmi pracują, tak. And most of the church in Catholic church in Africa and in Asia. I większość osób w katolickim kościele w Afryce i w Azji are charismatic churches. To większość tych kościołów są charyzmatyczne kościoły. Filled with the Holy Spirit. Przepełnione Duchem Świętym. So don't be afraid of getting filled with the Holy Spirit. Więc nie bój się dać się napełnić Duchowi Świętemu. We have two goals as men of Saint Joseph. Mamy dwa cele jako mężczyźni Świętego Józefa. One is a personal relationship with Jesus Christ. Pierwszy to jest osobista relacja z Jezusem Chrystusem. That's really important. I to jest naprawdę ważne. I like good Catholics. Lubię dobrych katolików. But I don't want to be a good Catholic. Ale nie chcę być nim. I want to be a power-filled Catholic. Chcę być katolikiem napełnionym mocą. I want to change the world with the power of Jesus. Chcę zmieniać świat mocą Jezusa. So we want to be power-filled Catholics. Więc chcemy być katolikami napełnionymi mocą. And the second goal we have is to have a good friend, a good Catholic friend in the men of St. Joseph. A drugi cel to jest, żeby mieć dobrego przyjaciela, katolika, w mężczyznach świętego Józefa. Bo droga chrześcijanina to nie jest droga, którą się kroczy samemu. Musi ktoś kroczyć nią z nami. Chcę, żebyś miał wizję dla twojego osobistego życia. Chcę, żebyś wierzył, że twoja rodzina będzie uzdrowiona i że twoje finanse będą okej. Dobre. Don't stop there. Ale nie zatrzymuj się tam. We need to broaden our vision. Rozszerz swoją wizję. We're part of the Church of Jesus Christ, the Catholic Church. Jesteśmy częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, Kościoła katolickiego. And God is depending on every one of us to do our part. I Bóg polega na każdym z nas, żeby odegrał swoją część. The first and most important part you have. Pierwsza i najważniejsza rola, którą masz. Is never give up. To jest nigdy się nie poddaj. Keep coming, keep coming, keep coming. I don't care if you're bored to death. Keep coming. Przychodź, przychodź, przychodź. Nawet jeśli jesteś znudzony na śmierć,
przychodź. And the second thing is to pray that God will give you the wisdom to make it happen for your group. A druga rzecz to jest módl się po to, żeby Bóg dał tobie mądrość, abyś umożliwił to działanie dla ciebie i dla twojego otoczenia. I'm believing the Men of St. Joseph is the most important movement in the Catholic Church today, and it's going to be more important every day after today. Wierzę, że ruch Mszy Świętego Józefa jest obecnie najważniejszym ruchem w Kościele katolickim dzisiaj i od dzisiaj będzie się stawał coraz ważniejszy. And because most of the real handsome men in Poland are all in this city, we need to get this city going mostly. Ponieważ większość przystojnych mężczyzn jest w tym mieście, musimy od tego miasta zacząć. Is that the truth, Father? Czy to jest prawda, Ojcze? Yeah, all right, amen. Could we stand? Powstańmy. Father, I want you to stir our hearts, Lord. Ojcze, chcę, żebyś poruszył nasze serca dzisiaj. Give us your vision. Daj nam twoją wizję. Your vision for all that we want to do. Twoją wizję dla tego wszystkiego, co chcemy zrobić. Give us enthusiasm. Daj nam entuzjazm. And then give us the grace, Lord God, to help our brothers move with us. I daj nam łaskę, Panie Boże, abyśmy pomogli naszym braciom pójść z nami. Show us ways, Lord, that we can increase. Pokaż nam sposoby, Panie, w których możemy rozwijać się. Allow us, Lord, to pray for each other every day. Pozwól nam, Panie, modlić się za siebie nawzajem każdego dnia. And I pray that God will bless you. I modlę się, aby Bóg was pobłogosławił. Heal your bodies and your minds and your spirits. Aby uzdrowił wasze ciała, wasze umysły i waszego ducha. Renew you and strengthen you in every way. Odnowił was i wzmocnił was w każdy możliwy sposób. And give you the gift of enthusiasm. I dał wam dar entuzjazmu. I pray that in Jesus' name. Modlę się o to w imię Jezusa. Amen. 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 All right. Okay. Sit down. Siadajcie. Pytania. We're going to have some questions. If you'd like to ask questions, I love to give you answers. Whether they're right or wrong doesn't matter. No. I want to answer the questions. Lubię pytania i będę dawał odpowiedzi, czy dobre, czy złe. Nie, żartuję. Chcę dobre pytania i dobre odpowiedzi. Okay. The first one that asks the question gets 5 years off the purgatory time. Pierwszy, który zada pytanie, może dostać do 5 lat czyśćca mniej. Don't tell the bishop I said that, though. Nie mówcie biskupowi, co to powiedziałem. Nobody's going to purgatory here, huh? Okej, okay. Nikt widocznie do przyjścia nie idzie. We got a question. Well, when you've lost 80% of your customers, your business is in real trouble. Wiesz, jak stracisz 80% klientów, to twój biznes ma problem. And the Catholic business in the Western world is in real trouble. I biznes katolicki w zachodnim świecie ma poważny problem. And for most of the history of the Catholic Church, there were more men in church than women. Przez większość historii Kościoła katolickiego było w nim więcej mężczyzn niż kobiet. In every major religion in the world there are more men going to church than women. W każdej z tych wiodących religii na świecie do kościoła chodzi więcej mężczyzn niż kobiet. Except for Christians, Catholic and Protestant. Poza chrześcijanami i protestantami i katolikami. For the last 50 or more 70 years now women have outnumbered the men. Przez ostatnie 50, a nawet 70 lat kobiety liczebnie przeważyły nad mężczyznami. Women are not the head of the church, they're the neck. Kobiety nie są głową kościoła, są szyją. Sprawiają, że głowa się obraca. So we need to not push the women out, we need to take our responsibility as men. Więc to, co my potrzebujemy zrobić, to nie jest wypchnięcie kobiet, tylko podjęcie naszej odpowiedzialności jako mężczyźni. I'd like to ask the question. In the last 70 years that the women have been running the church. Chciałbym zadać takie pytanie. Przez 70 lat jak kobiety zarządzały kościołem? How's that going for you? I jak im to się udało teraz? Jak to co z tego wyszło? Not too good.
No niezbyt dobrze. We've lost 80% of the people. Straciliśmy 80% ludzi. See, a woman gladly follows a man to church. Widzicie, kobieta chętnie podąża za mężczyzną do kościoła. But men find it difficult to follow a woman to church. Ale dla mężczyzny jest dosyć trudno podążać za kobietą do kościoła. And the women are the head of most of the spiritual heads of most of our families in the Western world. I kobiety są głowami większości duchowymi, głowami większości domów w zachodnim świecie. And so we need to renew the church by renewing men's ministry. Więc musimy odnowić kościół, odnawiając posługę mężczyzn. I hope there's no need for a men's ministry in the future. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby posługi mężczyzn w przyszłości. But I think that's a long way down the line. Ale to jeszcze długo do tego czasu. Yes. This task. That means every parish should have a Men of St. Joseph's group in it. To znaczy, że każda parafia powinna mieć grupę mężczyzn Świętego Józefa u siebie. In my parish at home, w mojej parafii w domu, my pastor really he's the chaplain for the diocese for men's ministry. Mój pastor, a on jest kapelanem w diecezji, jeśli chodzi o mężczyzn Świętego Józefa. And so he's very interested in men's ministry. Więc on jest zainteresowany osobiście mężczyznami Świętego Józefa. So he got involved in getting the men's ministry going in my parish. Ale on się zaangażował, żeby w parafii jego Donalda ruch mężczyzn Świętego Józefa miał miejsce, żeby to zainicjować. No, I don't run the men's ministry in my own parish. Ja nie prowadzę mężczyzn Świętego Józefa w mojej parafii. I help out, but there's a young man that's running it. Ja pomagam, ale jest młody mężczyzna, który to prowadzi. It's one of the problems in the United States is when men's ministry is formed, we get men 50, 60, 70 years old. Widzicie, jednym z problemów w Stanach jest taki, że jak mamy już tych mężczyzn, to na ogół mają 50, 60 albo 70 lat. And we don't get young men to come. I nie mamy młodych mężczyzn, którzy przychodzą. So I like to stay in the background and let the young man stand up in front. Więc ja wolę stanąć sobie z tyłu i niech młodzi stoją z przodu. And so he does a great job. Więc on robi świetną robotę. But the pastor wrote a letter to all the young families in my parish. Ale pastor, proboszcz, ale to proboszcz napisał list do każdego młodego małżeństwa w mojej parafii. And invited them to the movie night where we showed Courageous. I zaprosił ich na seans filmowy, gdzie tych mężczyzn, gdzie pokazywaliśmy film Odważni. Now Courageous is a great movie if you don't haven't seen it, there's some here on the book table. I Odważni to jest świetny film, jak go nie widziałeś, to tam kilka jest na stoliku. It's a great evangelistic tool for young married men. Ale to jest świetne narzędzie ewangelizacyjne dla młodych, żonatych mężczyzn. The first time we showed it, we had 100 men come and 40 of them joined the Men of St. Joseph. Za pierwszym razem, jak to pokazaliśmy, 100 mężczyzn przyszło i 40 z nich weszło do ruchu Świętego Józefa. We've run the movie a couple more times. Now we have 100 men involved in the Men of St. Joseph in this one parish. Parę razy więcej wyświetliliśmy film i teraz mamy 100 młodych mężczyzn w tej parafii. Now, w ruchu mężczyzn Świętego Józefa. My head priest doesn't come to the meetings very often. I proboszcz, on nie przychodzi na spotkania za często. When he comes in, he says, "Hello, man. How are you? God bless you. Goodbye." Jak przychodzi, mówi, cześć, jak się macie, niech was Pan błogosławi i do widzenia. He's a very busy man, on jest and po prostu really zajęty good. I to dobrze. He trusts the men that are in Men of St. Joseph. On ufa mężczyznom, którzy są w mężczyznach Świętego Józefa. Whenever he needs to make decisions, whenever he needs help in doing things. Ale za każdym razem, jak on potrzebuje podjąć decyzję, jak potrzebuje pomocy w realizacji różnych zadań. Because he has such a great relationship with most of these men, he's being served by 100 men now that he never was served before by. Ponieważ ma tak dobre relacje z tymi mężczyznami, teraz pomaga mu 100 facetów, którzy mu by nigdy nie pomogli kiedyś. And I've noticed almost all of his lay friends are men of St. Joseph now. I widzę, że wszyscy jego świeccy przyjaciele są teraz mężczyznami Świętego Józefa. Because they have the same mind as he has. Ponieważ mają to samo podejście, to samo nastawienie, tak jak on. And there was a problem came up in our church. And all the men immediately called him up and backed him up and said, "We're on your side. We're here for you."
był jakiś problem, który go spotkał i wtedy wszyscy mężczyźni od razu zadzwonili go, powiedzieli mu, popieramy cię, jesteśmy po twojej stronie. The situation turned out to be nothing and it was okay, but the sytuacja pastor knew these men were for him. Okazała się trywialna, ale on odkrył, że oni są za nim. Most priests live lonely lives. Większość księży żyje z życiem samotnika. Hopefully they at least have a priest friend. Przynajmniej mają przyjaciół wśród księży. But many priests don't even have one lay friend. Jeśli im dobrze pójdzie, to mają przyjaciół. Ale większość z nich nie ma też żadnych świeckich przyjaciół. My pastor has 100. Mój proboszcz ma 100. He really thinks they're friends. I naprawdę uznaje ich za przyjaciół. And he has grown since then. I on wzrósł od tego czasu, rozwinął się. We hear it in the way he preaches. Everything has changed for him. I słyszymy to w sposobie, w jaki daje kazania. Wszystko się zmieniło. He's 62 years old. He's like a new man. Ma 62 lata i jest jak nowy człowiek. So that's the kind of thing we need. Więc tego potrzebujemy właśnie. Yes, Robert. Robert, nie? We need to speak about reality. Because everything that was said today so far is beautiful. But for example, of course, I do meet men of St. Joseph, but I'm also a pastor in a parish, in a village, in the Wrocław diocese. I have 3 churches that I minister. There's 900 souls in the parish. About 300 go to church. Most of them are women or men in their 60s. What happened to men in their 20s and 40s? They left to work. They're not in the parish. Where do they come from? Where do I get them? Come with me. Chodź ze mną. To London, do Londynu, Scotland, Szkocji, Ireland, Irlandii. I have in London I have 7 or 8 men's ministry, all Polish men. W Londynie mamy 7 albo 8 grup mężczyzn Świętego Józefa, wszyscy Polacy. All your men, they're part of St. Joseph. Oni wszyscy są w mężczyznach Świętego Józefa. Now I'm telling you the good setup to draw young men. I ja wam mówię o dobrym przygotowaniu się do tego, żeby przyciągnąć młodych mężczyzn. I don't know if you noticed, I'm a little more than 20 years old. Nie wiem, czy zauważyliście, mam trochę więcej niż 20 lat. And I want to be part of the men of St. Joseph. I ja chcę być częścią mężczyzn Świętego Józefa. And so we have another movie that we're just going to start using to draw older men and very young men back. Więc teraz mamy nowy film, który będziemy emitować, który będzie przyciągał wszystkich mężczyzn, i tych starszych też, i tych młodych. The men in my parish are 30, 40 and maybe early 50s. Mężczyźni w mojej parafii mają 30, 40, może 50 lat. Tak. But we have another 100 men that are over 50. Ale mamy gdzieś ze setkę, którzy mają ponad 50. And now we're just this year going to make an effort to start re-evangelizing them. I tego roku będziemy się starali, żeby ich też ewangelizować. No jeśli akurat w twojej grupie, w twojej parafii wszyscy mają ponad 60, no to takich będziesz miał mężczyzn. And you don't talk about raising children. I nie będziesz z nimi rozmawiał o wychowaniu dzieci. You talk about raising grandchildren. Tylko o wychowaniu wnuków. Or in my case, great grandchildren. Albo w moim przypadku prawnuków. So there's a right way, but we need to get any man at any time into the church. Więc jest sposób jest dobry, a teraz wszystkich jakichkolwiek mężczyzn potrzebujesz w kościele. When there's a balance between men and women worshiping at mass. Jeśli jest równowaga pomiędzy mężczyznami i kobietami wielbiącymi Boga podczas mszy. It changes the way you worship. To zmienia sposób, w jaki wielbią. It changes the way the priest preaches. Zmienia sposób, w jaki ksiądz daje kazanie. Because you preach to your audience. If your audience is all ladies, you're going to preach a lady sermon. Bo nauczasz do twoich odbiorców, więc jak masz same kobiety, to nauczasz do kobiet. Which is going to turn off the 3 men that are there. Tylko że nauczając do kobiet, zniechęcisz tylko tych 3 mężczyzn, którzy tam stoją. When you start drawing more men, then you can preach to the entire body. Ale jak będziesz miał więcej mężczyzn, to będziesz mógł nauczać do całego ciała. It's not an easy process with older people. To nie jest łatwy proces ze wszystkimi. They don't have a felt need for
you know, a big change in their lives. Bo nie wszyscy mają odczuwalną potrzebę dużej zmiany w ich życiu. One evangelist told me, anybody over 65, don't bother evangelizing them. Jeden taki nauczający powiedział mi, każdy, kto ma więcej niż 65, nawet się nie trudź, żeby go zamegalizować. I don't think that's true. Ja nie uważam, że to prawda. I think men are getting close to the end. And they want to know more about Jesus. Ja uważam, że mężczyzna, który zbliża się do końca, chce wiedzieć więcej o Jezusie. So, what I want to do in Men of St. Joseph is give an opportunity to have mixed times with older and younger men together, but then times where they're going to separate and the older men will be able to fellowship with each other. To, co chcę, żeby było w ruchu mężczyzn Świętego Józefa, jest, aby młodzi i starsi mężczyźni mogli być ze sobą pomieszani, żeby ze sobą spędzali czas, ale także, żeby mogli być osobno. You cannot have a vibrant parish when people go to church 1 hour a week. Nie możesz mieć witalności w życiu parafii, jeśli ludzie przychodzą do parafii tylko na jedną godzinę w tygodniu. The Men of St. Joseph, we use the signpost book. We use what? Signpost to study. The study book is called signpost. Okay. Wśród mężczyzn Świętego Józefa używamy studium biblijnego. And in that there's scripture passages and also passages from the catechism. I tam rozważamy wersety z pisma, jak i artykuły z katechizmu. And one of the big problems in the church is 90% of the Catholics have never read either one of those books. I też jeden z większych problemów w kościele jest to, że 90% katolików nie przeczytało ani jednej z tych książek. Two most important books in the world and most men or women haven't read them. Dwie najważniejsze książki na świecie i większość mężczyzn i kobiet nigdy ich nie przeczytało. So the men's ministry gives you a taste for them. It doesn't, we're not theologians, but it gives you a taste for both those books. Więc mężczyźni Świętego Józefa dają smak, posmak, posmak tych ksiąg. My nie jesteśmy teologami, ale dajemy smak tego, przedsmak. And when, if people read those two books, i jak ludzie przeczytają te dwie książki, you get on fire and you'll change your churches. To zaczynają płonąć ogniem i zmieniają swój kościół, i zmienią swoje kościoły. Right now the young people are running away from Poland. Teraz młodzi uciekają z Polski do pracy. But if you listen to what the secular world says, they're going to be running back pretty soon. Ale jeśli słuchasz tego, co mówi świat świecki, niedługo będą uciekali z powrotem. We think the financial world is going to collapse. Uważamy, że świat finansowy się zapadnie. But I'm not a predictor of financial collapse. Oczywiście nie jestem prognostą tego, kiedy się świat finansowy zapadnie. But I can predict that God will do anything to get his church alive again. Ale mogę przewidzieć, że Bóg zrobi wszystko, żeby jego kościół odżył. And the easiest way I have come to understand to revive the church is to bring about men's ministry in every single parish. I najprostszym sposobem, który ja zrozumiałem, żeby ożywić kościół, jest, aby w każdej parafii wprowadzić mężczyzn z powrotem do kościoła. All it takes is a half a dozen men getting together once a month. Jedyne, co potrzebujesz, to żeby pół tuzina mężczyzn spotkało się razem raz w miesiącu. Going to a meeting for 6 hours once a year. Spotkało się na 6 godzin raz w roku. Then going on a retreat once a year. A potem pojechało na wyjazd skupienia. That's 72 hours. To jest tylko 72 in godziny a whole year. W całym roku. And Jesus said he died and rose in 3 days. A Bóg mówi, on umarł i zmartwychwstał w 3 dni. 3 days is 72 hours. 3 dni to 72 godziny. And he promised me that he would give every man a resurrected life if they give him 72 hours a year. I on obiecał mi, że da każdemu mężczyźnie zmartwychwstałe życie, zmartwychwstanie w życiu, jeśli on da jemu 72 godziny. So I challenge you to the 72 hours. Więc ja rzucam tobie wyzwanie. And I can guarantee you by God's word that you will have a resurrected life. Podejmij 72 godziny, a ja tobie gwarantuję na Słowo Boże, że twoje życie zmartwychwstanie. And when you get resurrected, your parishes will get resurrected with you. A jak twoje życie zmartwychwstanie, twoja parafia zmartwychwstanie razem z tobą. You're in a very unusually difficult situation right now. Jesteście w bardzo, bardzo złej, bardzo trudnej, wyjątkowo sytuacji teraz. But this just gives God an opportunity to shine. Ale to tylko jest okazja dla Boga, aby jego światło rozbłysło.
And he wants to give you such faith that your church is going to be filled with all people of all ages. A on chce ci dać taką wiarę, żeby twój kościół był napełniony ludźmi w każdym wieku. Not every young person has left the country. Nie każdy młody człowiek wyjechał. But a lot of the young people have left the church. Ale wiele młodych ludzi opuściło kościół. So if we can get the remainder people here back in church, your church will be fine. Więc jeśli możesz tych, którzy tutaj pozostali, z powrotem do kościoła wprowadzić, to będzie okej. Okay. Start with a group of six men. Zacznij od sześciu mężczyzn. That's the beginning of changing the world. To jest początek zmiany świata. Remember, you're going to be part of changing the world. Pamiętaj, będziesz częścią zmiany świata. You're important to God's vision for changing the world. Jesteś ważny dla boskiego planu zmiany świata. That's not a reason to be pride-filled. To nie jest powód do tego, żeby się unosić pychą. But it is a reason to be enthusiastic. Ale to jest powód do tego, żeby odczuwać entuzjazm. Okay. Another question. Kolejne pytanie. Czy może pan powiedzieć, jakie stosować dobre metody? Could you tell us about the methods that we could use to encourage men to fight spiritually? Well, if you join the men of St. Joseph, we use the book Signpost, and a lot of the information in there will give you good strength for spiritual warfare. Jak wstępujesz do mszy świętego Józefa, to my kierujemy się takim przewodnikiem Drogowskazy, to jest książka Drogowskazy, i tam jest bardzo, to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby mieć siłę duchową do walki. There's an enormous amount of materials that have come out in the charismatic renewal around the world that can give you good background. Jest też masa materiałów, które w ruchach odnowowych, charyzmatycznych zostały przygotowane, które dadzą ci dobre tło, dobre wsparcie. I know the book Unbound by Neil Lozano is written in Polish now. Jest książka Neila Lozano, chyba Niepokonany albo... Jak? Aha, no proszę, Modlitwa Uwolnienia, Neil Lozano. And he's a good friend of mine, and I know to jest mój dobry przyjaciel. People have used that already. He's been to Poland, he's done mission work here. I wiem, że ludzie wykorzystywali to i że to działało. On był w Polsce, posługiwał tutaj, przynosiło to efekty. There's plenty of good material if you look for it. Jest bardzo dużo dobrych materiałów, jeśli ich szukasz. You don't want to take on too much at the beginning. Ale nie chcesz też wziąć na siebie zbyt wiele na początku. Więc zachęcam cię, abyś zdobył drogowskazy i podążał z tą książką. Mówimy ludziom, 72 godziny w roku to jest ta podstawa. My experience is most of the men want more. They want to meet once a week. I z doświadczenia wiemy, że większość mężczyzn chce więcej. Chcą raz w tygodniu się spotykać. We have programs that will help you meet once a week also. I mamy też programy, które pomogą ci spotykać się raz w tygodniu. But we don't sell that because the biggest problem is men say I don't have enough time. Ale nie promujemy tego tak bardzo, ponieważ problemem jest na ogół taki, jest, że mężczyźni mówią, nie mam aż tyle czasu na co tydzień. If you can't give God 72 hours in a year, you don't want God. A my mówimy, bo jeśli nie możesz dać przynajmniej 72 godzin, to znaczy, że nie chcesz Boga. And not many men can argue with that point. No i większość mężczyzn już wtedy nie może argumentować, nie mogą się oprzeć takim argumentom. Okay. One more. Jestem na spotkaniu pierwszy raz i chciałem się dowiedzieć, jaka jest rola świętego Józefa. I'm here for the first time and I would like to ask about what is the role of Saint Joseph for the man of Saint Joseph. He is the patron saint of the Catholic Church. On jest patronem świętym całego Kościoła katolickiego. The most important man in the whole world. Najważniejszym mężczyzną na całym świecie. Jesus was God and man, but he was just man. Jezus był Bogiem, człowiekiem, mężczyzną, ale on był tylko mężczyzną. After Mary, we celebrate Joseph as the most important Catholic in the world. Po Maryi czcimy Józefa jako najważniejszego świętego katolika w całym świecie. And when we ask the saints to intercede for us, he's a very powerful intercessor for us. I jak prosimy świętych, aby się wstawiali za nami, on jest bardzo mocnym wstawiennikiem. And the truth is, there's not much we know about him because there's not much written about him in the Bible. Prawda jest taka, że nie wiemy o nim wiele, ponieważ nie jest o nim wiele napisane w Biblii. But
There's been plenty of books written about Saint Joseph that are helpful. Ale jest wiele książek, które są napisane o świętym Józefie, które służą pomocą. Honestly, I'm not very impressed by most of the books that are written about Saint Joseph. Osobiście większość mi się niezbyt podoba książek o świętym Józefie. But he was a man of integrity. Ale był człowiekiem pełnym, and a man that would spójnym. Never quit. Był człowiekiem, który nigdy się nie poddawał. He always listened to God or the angels. Zawsze słuchał Boga i aniołów. And he was inspired by dreams. I był zainspirowany marzeniami. And if we can take just some of those aspects of Joseph, we'd change our lives completely. I gdybyśmy mogli tylko wziąć kilka tych jego cech, moglibyśmy zupełnie zmienić nasz świat. I mean, he has tremendous quickness about following God when he's called to follow God. On ma niesamowitą zdolność, zwinność do podążania za Bogiem wtedy, kiedy się tego od niego wymaga. He was asked by God to marry a pregnant girl, you know? Bóg go poprosił, żeby ożenił się z ciężarną dziewczyną. And normally get rid of it, but an angel appeared to him and said, marry her. No, normalnie powinien się jej pozbyć, ale anioł się pokazał, powiedział, ożeń się z nią. Even named Jesus Jesus because an angel told him name him Jesus. Nazwał Jezusa Jezusem, bo anioł mu kazał. He went to Egypt because an angel told him to go to Egypt. Poszedł do Egiptu, bo anioł mu powiedział, żeby poszedł do Egiptu. He went to Bethlehem because the government told him to go to Bethlehem, and that's why Jesus was born in Bethlehem because he was obedient even to the government. Poszedł do Betlejem, bo rząd mu powiedział, że ma iść do Betlejem, dlatego Jezus urodził się w Betlejem, bo on był posłuszny rządowi. So he's a great sign for us on how we're supposed to be as men. Więc jest dobrym znakiem dla nas, jacy powinniśmy być jako mężczyźni. The protector of Mary and Jesus all of his life. Jest obrońcą Maryi i Jezusa przez całe życie. Now, Jesus healed everybody that came to him. I Jezus uzdrawiał każdego, kto do Niego przyszedł. He never refused to heal anyone. Nigdy nie odmówił uzdrowienia nikomu. Yet Joseph died before Jesus was crucified. A jednak Józef umarł, zanim Jezusa ukrzyżowano. No one knows all the truth. Nikt nie zna całej prawdy. But I think Joseph had to die before Jesus because he would have died trying to protect Jesus. Ale myślę, że Józef musiał umrzeć przed Jezusem, ponieważ umarłby, próbując ochronić Jezusa. It might have spoiled our plan of salvation. I don't know. Być może nawet zepsułby nasz plan zbawienia. Kto wie? He's certainly an admirable character to understand. Ale na pewno an honorable. Admirable. Jest, ale na pewno jest godnym podziwu, godną podziwu postacią, aby za nią podążać.